Jak przechowywać warzywa? Co możemy zrobić, żeby warzywa w naszym domu zachowały jak najwyższą jakość? Jak przechowywać sałatę i inne warzywa liściaste? Buraki dla przedłużenia świeżości warto przechowywać w lodówce lub poza nią, ale w suchym i chłodnym miejscu. Ogórek, bakłażan i papryka mogą być przechowywane w taki sam sposób. Ziemniaki należy przechowywać w chłodzie, w suchym i ciemnym miejscu. Warto je włożyć do papierowej torby. Nie należy jednak przechowywać ich w pobliżu jabłek czy cebuli, ponieważ przyspieszają kiełkowanie ziemniaków. Marchew najlepiej przechowywać w lodówce owiniętą w papierowy ręcznik lub folię, albo w całości zanurzoną w pojemniku z wodą. Aby seler zachował swój aromat, należy go szczelnie zawinąć w folię aluminiową i włożyć do lodówki. Czosnek i cebulę najlepiej przechowywać poza lodówką w temperaturze pokojowej. Szparagi będą dłużej świeże, jeśli podetniemy końcówki łodygi i wstawimy je do lodówki w naczyniu z niewielką ilością wody. Warzywa możecie także mrozić i przechowywać nawet od 6 do 12 miesięcy. Ważne, żeby rozmrażać je we wrzącej wodzie podczas gotowania lub w lodówce. Prawidłowe przechowywanie warzyw to dłuższa świeżość i jakość.